Cześć. Dzisiaj będziemy troszeczkę kontynuować temat. Powiedzieliśmy w paru słowach, jak się zapisywało na dyskietkach. No a teraz opowiemy, co wyparło te dyskietki. Dyskietki to był zapis magnetyczny, czyli to samo, co robi magnetofon. Magnesujemy po prostu jakiś kawałek powierzchni i potem na podstawie tego, czy ona jest namagnesowana, czy nie, możemy sobie tam różne rzeczy odczytać. I zapis magnetyczny ma się dobrze do dzisiaj, bo przecież dyski twarde, te takie, nie SSD, tylko te takie, co się kręcą, to nadal jest zapis magnetyczny. Natomiast jeżeli chodzi o nośniki przenośne, to dyskietki zdechły i raczej już nie wrócą. I wyparł je nośnik, który stosuje jeszcze prymitywniejszą metodę zapisu, tak naprawdę, bo to jest powrót do korzeni. Najstarszy nośnik cyfrowy to jest karta perforowana, wymyślona przez niejakiego Jacquarda do, powiedzmy sobie szczerze, tak w cudzysłowie, dużym cudzysłowie, do programowania maszyn dźwiękowych. Chodziło o to, że jak chcemy mieć jakiś tam wzorek na materiale wyszyty na maszynie, to po prostu taką kartę się wkładało i ta maszyna zgodnie z tą kartą wymieniała tam nici i w ten sposób można było różne takie wzorki robić. Super nowość na tamte czasy i początki takiej, powiedzmy, nie wiem, no, maszyn sterowanych numerycznie, bo to de facto tak, no, de facto zasada tak działania, tak. No i tak to sobie było. Jak się pojawiły pierwsze komputery i ludzie się zaczęli zastanawiać, w jaki sposób karmić je danymi, no to sobie przypomnieli o takiej karcie perforowanej. A wcześniej jeszcze metoda papieru z dziurkami była używana w dalekopisach. Dalekopis to taki pierwotna wersja faksu, po prostu się dopisało na jednej maszynie do pisania, a druga maszyna... Czekaj, bo ludzie nie wszyscy pamiętają chyba już, co to był faks. Powiedzmy praprzodek maila. No dobrze. Korespondencja tekstowa na odległość. Tak. W każdym razie dalekopisy używały takiej z kolei nie kart perforowanej, tylko takiej taśmy. To była taka papierowa taśma, na której jak się pisało na maszynie, to się robiły dziurki w tym papierze, a potem tą taśmę można było wprowadzić w drugą taką maszynę i ona wtedy to pisała, to co tamta i ten. Może to trochę skomplikowane, a kiedyś te taśmy były bardzo popularne, bo się gwiazdki na choinkę z tego robiło. Nie wiem, może jeszcze ktoś no gdzieś tak, mał... Nasi równolatkowie to mogą pamiętać, ale młodsi to już... Tak, ale jak zobaczycie... Chyba, że zobaczą. Jak zobaczycie u dziadków, że ma gwiazdkę z takiego papieru z dziurkami, żółtego to bodajże... To nie, ja pamiętam różowe i błękitne były. Aha, no może. Ja pamiętam żółte. A może były wypłowiałe. Może, jak tak. Różowa płowiała, robiła się... Ale jeżeli żółte. Zobaczycie taką gwiazdkę na choinkę z takiego papieru z dziurkami, to jest właśnie taśma od dalekopisu. No tak, ale to było też wykorzystywane w ogóle jako nośnik danych, bo tam tak, bo potem oprogramowanie też komputery tam też. Ogólnie metoda papieru, w którym są dziurki i te dziurki sobie sczytujemy, bo jak jest dziurka, to jest 0, a jak nie ma dziurki, to jest 1 albo odwrotnie. No to jest po prostu zapis cyfrowy i można to było wykorzystać. Natomiast no oczywiście ani to szybkie, ani to pojemne nie było. Ani praktyczne, bo papier, tak. Ale wiesz, ale słyszałem o kolesiu, który potrafił taki Magi Gododry. Odra to był taki polski komputer, co to się w jednym pokoju mieścił, taki nieduży, nie? Że nie cała sala gimnastyczna. Parę szaf. Był taki koleś, który potrafił po prostu program poprawić bezpośrednio na karcie dziurkowanej. Po prostu brał kartę, patrzył, co tam jest. On to rozumiał i w razie potrzeby to zalepiał niektóre dziurki i wycinał nożykiem nowe i ten program zaczynał chodzić. Tak? Taka legenda, nie wiem na ile prawdziwa, ale chodziła taka legenda i jestem w stanie w to uwierzyć. Sprawa się zmieniła w momencie, kiedy ludzie wymyślili, że można wykorzystać laser. I to zarówno do odczytywania, czy jest dziurka, czy nie ma dziurki, jak i do robienia tych dziurek. I nagle się okazało, że pojemności, jakie jesteśmy w stanie uzyskać, to jest po prostu kosmos. W momencie, kiedy to powstawało, bo taka płytka, to możemy przeczytać, 700 megabajtów, ludzie. W czasach, kiedy dyskietka miała 1,5 megabajta. A tak naprawdę zaczęły się trochę dziwnie, bo najpierw od muzyki, nie? Tak, najpierw od muzyki. Chociaż to różnie, bo to kombinowali też z filmami, było, tak. Było coś gramowidy takiego, jak... były i tak dalej, tak. Ale generalnie... Laserdisc był taka wielka... Płyta z filmami, ona miała mniejszą pojemność, o ile dobrze pamiętam, niż taka potem, bo kwestia jeszcze zagęszczenia zapisu była. No, próby były różne, natomiast wcale nie zaczęło się od nośnika komputerowego, tylko właśnie tam miały, powiedzmy, od multimediów, tak? Czyli muzyka i film, na tym miały być zapisywane. Ale to był też zapis cyfrowy, więc tak naprawdę ktoś od razu wpadł na to, chyba całkiem szybko, że skoro zapisujemy cyfrowo muzykę, to czemu nie zapisywać cyfrowo danych po prostu? No widzisz, to i
I tu nie było to takie proste, ponieważ zapis na płycie CD nie jest pewny. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, błędów jest bardzo dużo i dlatego, jak sobie ktoś policzy, ile danych przechowuje płyta z muzyką, tak po prostu licząc rozmiar próbki, to, że to są 74 minuty muzyki, to wychodzi mu tego dużo więcej niż te 650 oryginalnie czy 700 megabajtów. I chodzi o to, że na CD-ROMie bardzo duża część powierzchni idzie na tak zwane kody korekcyjne. Po prostu na jakimś tam etapie ludzie doszli do wniosku, że nie ma co z błędami walczyć, należy przyjąć, że one po prostu są i zróbmy tak, żebyśmy te błędy byli w stanie po prostu skorygować. I to zostało tak zrobione, dlatego na przykład nawet jak mamy trochę porysowaną płytę, to on się nadal czyta. Oczywiście jest pewien poziom porysowania, powyżej którego to przestaje działać, natomiast to nie jest tak, że jedna drobna ryska, a weźcie pod uwagę, że przy takiej gęstości upakowania, to taka ryska to jest uszkodzenie naprawdę bardzo dużej ilości danych i no napędy sobie jakoś muszą z tym radzić. Dlatego różnica jest pojemności, dlatego pojemność napędu liczona jako CD-ROM-u jest dużo mniejsza niż, no dużo, no tam chyba z 20%, niż do zapisu tylko i wyłącznie muzyki, ponieważ jeżeli chodzi o muzykę, no to ona po prostu nie jest korygowana specjalnie, no jeżeli jest... No jest tam też korekcja, bo jest mniej zaawansowana niż w przypadku danych, bo... Tak, no bo zresztą to samo, co później wyszło przy kompresjach stratnych, no jeżeli będzie muzyka troszeczkę przekłamana, to się tam nic nie stanie, natomiast jeżeli dane będą przekłamane, to się po prostu nie wczytają. I tyle, program się nie uruchomi albo jakiś dokument się nie odczyta, dlatego tych kodów korekcyjnych jest bardzo dużo. Jak to zrobić? Bo pierwsze płyty powstawały w tłoczniach, a w domu to sobie mogliśmy co najwyżej odczytać na odtwarzaczu kompaktowym, jeżeli chodzi o muzykę, no a potem do komputerów na odtwarzaczu CD-ROMów albo CD-ROMów, to zależy kto jaką domowe produkty. Tu trzeba tak w dużym uproszczeniu może, ale wtrącić samą budowę płyty. No, płyta to jest po prostu krążek z poliwęgranu z warstwą zapisu, czyli z metalową, bo zdaje się jest chyba jakiś rodzaj amelinum, tak. Czasem złota w audiofilskich płytach, słyszałem o takich. Tak, cieniutka folia. Jest to folia, w której po prostu są porobione dziurki. Znaczy to akurat nie są dziurki, są wgłębienia. Możemy przyjąć na tym etapie można przyjąć, że dziurki. Które odczytuje laser jako brak sygnału, miejsca pomiędzy nimi to sygnał, czy odwrotnie. No whatever, w każdym razie jest to znak 0 albo nie 0. Dokładnie i ścieżki sobie idą tak jak w płycie gramofonowej, żeby było ciekawie, idą spiralnie, nie tak jak w dyskietce, że ścieżki są po prostu jedna wewnątrz drugiej, tylko de facto tu jest jedna ścieżka, tak jak na płycie gramofonowej, natomiast możemy sobie szybko, że tak powiem, przewijać, podjeżdżając głowicą w określone miejsce płyty. To był bardzo fajny nośnik, ale do dystrybuowania, powiedzmy, oprogramowania. Żeby to zastąpiło dyskietki, to potrzebna była możliwość, żeby sobie człowiek mógł nagrać płytkę u siebie na komputerze. To się da zrobić, po prostu trzeba dać odpowiednio mocniejszy laser, który nie tylko jest w stanie odczytać, czy jest dziurka, trzymajmy się tej dziurki w uproszczeniu, tak, ale jest też w stanie dziurkę zrobić po prostu. I takie urządzenia się pojawiły. W początku to wyglądało tak, o ja tu mam eksponat. To jest nagrywarka z lat 90. To proszę Państwa zewnętrzna. Żeby było ciekawiej, to płyty do tego się wkładało w takich specjalnych pojemnikach. Trochę przypominających, zobaczcie, dyskietkę. Tak, bo to o, tutaj i to się tu wkładało. Cyk i można było nagrywać. To jest potężna nagrywarka, bo ona ma dwukrotną prędkość zapisu i czterokrotną prędkość odczytu. Jakby ktoś nie wiedział, to w tej chwili napędy mają odczyt na poziomie 52 razy, czy coś takiego. Chociaż w tej chwili to raczej już DVD, już też ale... coraz mniej, ale tak. Właśnie inny nośnik mamy, tak naprawdę, gęstszy. Tak, ale zasada jest w zasadzie ta sama. I to kosztowało, słuchajcie, jak to kupowaliśmy, to kosztowało 25 milionów złotych. Oczywiście na stare pieniądze, ale to nadal to jest 2,5 tysiąca na nowe pieniądze, plus inflacja, także to naprawdę była druga sprawa. Mówimy o latach 90., więc to był naprawdę kawałek grosza. No, wtedy można było kupić na przykład w niezłym stanie paroletniego Poloneza za połowę tej ceny. Z gazem. To macie porównanie. No.
No i to wiadomo, to nie było dla każdego, natomiast można sobie było już wtedy na przykład pójść do takiej firmy usługowej, która nagrywała usługowo płytki, przypójść z dyskiem twardym, no bo albo z walizką dyskietek, jak ktoś lubił, i zamówić nagranie płyty. To przez jakiś rok, dwa takie firmy funkcjonowały. Można sobie było na przykład zarchiwizować całą swoją walizkę dyskietek na jedną płytkę, co ja zresztą zrobiłem kiedyś. Natomiast no, to bardzo szybko taniało. Jeżeli już się ludzie zorientowali, że można to wykorzystać do zapisywania, a potrzeba była, no bo już to były dyskietki czasy... Dyskietki przestawały wystarczać. Już to były czasy, kiedy nowy program zajmował kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt dyskietek i to zaczynało już być po prostu no, nie do zrobienia. Nie mówiąc o tym, że porcje danych też zaczynały rosnąć, już powoli zaczynały wchodzić, ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby na komputerze muzyki posłuchać albo filmy pooglądać. Więc te ilości danych po prostu rosły bardzo szybko. No i co? No jak jest potrzeba i jest technologia, to jest tylko kwestia czasu, aż ta technologia trafi pod strzechy i trafiła. I bardzo, bardzo szybko nagrywarki staniały do takiego poziomu, że w zasadzie stały się standardowym wyposażeniem każdego komputera. No. W międzyczasie przeszliśmy z płyt CD na płyty DVD, co się wiązało z powiedzmy kilkukrotnym wzrostem pojemności, bo 700 mega płyta CD, tam 4,7 giga płyta DVD. Natomiast co do zasady jest to ten sam nośnik. Zapis jest na podobnej zasadzie, tylko po prostu na DVD jest gęstszy. Inny laser i oczywiście gęstszy tak, zapis. Tak, inny musi być odczyt, a dalej mam jeszcze Blu-raya, który znowu zasada ogólnie jest ta sama, natomiast jeszcze zagęszczony. Tak, tam jest laser błękitny, jak sama nazwa wskazuje. Po prostu mniejsza, jakby ta ścieżka jest węższa. Fioletowy. Blu-ray powiedzmy, że rozwinął się, ale nie tak już błyskawicznie, bo tak naprawdę Blu-ray już się w tym momencie zazębił ze streamingiem i oglądaniem, konsumpcją multimediów przez internet. Tak, bo nadeszła kolejna rewolucja po prostu. Przestaliśmy potrzebować nośników fizycznych, bo z drugiej strony po co? Sieć rozwinęła się na tyle, że dystrybucja danych przy pomocy noszenia tego na nośnikach po prostu zdechła. Czasem jeszcze płyty się wykorzystuje do archiwizacji, a jeszcze chciałem wtrącić, że po drodze jeszcze na krótko, bo to moim zdaniem taka trochę efemeryda była, to tak wskoczyło i wyskoczyło, ja się nawet przez chwilę korzystałem z takich płyt, ale bardzo pamiętam króciutko. Były płyty CD, które można było zapisywać wielokrotnie, bo pierwotny CD-ROM, ten, o którym Konrad wcześniej wam opowiedział, to było nagram płytę, mam i koniec. Nagrałem, do widzenia, już nic z tym nie zrobię. Tak, potem były płyty RW. CD-RW. Tak, było tam kilka standardów, bo tam trzeba było patrzeć, RW plus, RW minus, był standard jakiś tam później uniwersalny plus minus, cudawianki, tak, jak miałeś złą nagrywarkę, złą płytę, to nie szło. W momencie, kiedy płyta zaczęła kosztować okolice złotówki, to ludzie przestali tym przejmować. Tak, dokładnie. Jeszcze były, słuchajcie, nawet taki moment był, że były nagrywarki DVD domowe, zamiast magnetowidu. Miałeś DVD, sobie mogłeś wrzucić płytę, nagrać film z telewizji. Też mnie to kiedyś strasznie jarało, a teraz... No teraz masz twardy dysk. Mam eksponat fajny, stoi się kurzy, tak. No właśnie, jeszcze, bo powiedziałeś o archiwizacji. No z archiwizacją trzeba uważać, ponieważ płyta jest wypalana przy pomocy lasera, czyli przy pomocy światła. Co się wiąże z tym, że jak chcecie taką płytę skasować, to połóżcie ją na parapecie na nasłonecznionym oknie i gwarantuję, że jak to zrobiliście na wiosnę, to na jesień nie odczytacie z tej płyty nic. Mhm. To też mówiliśmy przy dyskietkach, degradacja tak, zapisu. Tak, jeżeli dyskietki należy trzymać z dala od głośników i pól magnetycznych, to płyty należy trzymać w ciemnym, tak. No najlepiej zamknięte po prostu, żeby tak, tam światło tak, już wtedy wam mówiłem, że nośniki optyczne też się starzeją, tak jak magnetyczne, co prawda wolniej. Pod wpływem innych czynników. Ale właśnie, tak jak Konrad powiedział, płyty te, przede wszystkim to dotyczy tych płyt zapisywalnych, czyli tych, które sami nagrywaliście. Bo CD już też nie jest taka wrażliwa, ale też wam powiem, że na przykład płyty, które wożę w samochodzie, to starzeją się zdecydowanie szybciej niż płyty, które leżą w domu. I po prostu też wiem, że taka płyta nawet oryginalnie wypalona w tłoczni również się potrafi w samochodzie zestarzeć. Tłocznie to wytłoczona. Wytłoczona, przepraszam, masz rację. Od nieprzewidzianych czynników. Ciepło, zimno. Już jej to też szkodzi. Mętnieje plastik. Tak, wiesz, plus UV. No i pozamiatane, jeżeli płyta na przykład macie, nie wiem, w daszku przeciwsłonecznym, bo kiedyś taka była moda, że były takie fajne kieszonki na daszek przeciwsłoneczny u góry. No jak daszek sobie wystawicie na słońce, to mogliście płytą powiedzieć papa. Dlatego, tak jak Konrad powiedział, generalnie płyt optycznych w ogóle najlepiej nie narażać na promienie UV.
Szczególnie latem. Bo jak ich światło nie wyczyści, to tworzywo zmatowieje, a jak matowieje poliwęglan, to możecie sobie zejść na parking i obejrzeć reflektory samochodowe, które też przeważnie są właśnie z poliwęglanu. To jest mniej więcej, tak, oczywiście nie dokładnie to samo tworzywo, ale ta sama grupa, też przezroczyste i też ładnie się błyszczy. Tak, i teraz wyobraźcie sobie, że pod warstwą takiego zmętniałego... Macie wasz zapis. Macie, tak, zapis. Zapis waszego ślubu, najgorzej. A swoją drogą, ja widziałem kiedyś takie urządzenia, które były, się to nazywało szlifierka do płyt. Tak, są nadal w użyciu, szczególnie do cennych płyt CD. Tak, działa. Można sobie, i jak mieliśmy... Po prostu to była polerka, tak jak polerujecie lampy w samochodzie. Znowu, tak się dawało, szczególnie jeżeli był porysowany ten poliwęglan na płycie, troszeczkę to zniwelować, wiem, bo też oddawałem, bo to lepiej, żeby zrobił ktoś, kto potrafi to zrobić dobrze, oddawałem płyty takiemu gościowi, który to robi. Dobra, no to co, chyba temat nośników byśmy zakończyli. Znaczy, no potem jeszcze weszły nośniki półprzewodnikowe, czyli pendrive, karty SD. Natomiast... Ale one są nudne jak flaki z olejem. Tak, w zasadzie co, no tutaj najwięcej to się działo, jeżeli chodzi o rodzaj złącza, no bo tak poza tym zasada się tutaj nic nie zmieniało. Ale wiecie co, może wam jeszcze kiedyś zrobimy odcinek o ewolucji chociażby kart pamięci, ale to no może. Zobaczymy, jak tam się tam zbierze. Też jest jeden myk, jeżeli chodzi o nośniki SD, o którym warto pamiętać, także może faktycznie. No dobra. W następnym razie. Ale to na razie już temat na inny film, a dziś dziękujemy wam za oglądanie, za to, że byliście z nami i do zobaczenia. Cześć.